Szanowni Państwo, drodzy społecznicy, za nami kolejny rok wspólnych działań skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Wieloletnia współpraca pomiędzy miastem Katowice a organizacjami pozarządowymi potwierdza, że większość dziedzin życia społecznego w naszym mieście funkcjonuje sprawnie dzięki aktywności obywatelskiej, która przejawia się przez regularną działalność organizacji pozarządowych w sferze polityki społecznej, kultury, sportu, edukacji czy ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Zwłaszcza te ostatnie dwa lata pandemii pokazały dużą mobilizację sektora pozarządowego, grup nieformalnych, a nawet osób prywatnych, gdy podejmowaliście wspólne akcje na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi. Dziękuję Wam za to. Dziękuję Wam również, że nadal jesteście, że znaleźliście nowe rozwiązania, by w czasach obostrzeń dalej służyć mieszkańcom naszego miasta. Bardzo dużo osób, które się zaangażowało w to, aby właśnie czynić dobro, aby wyjść na ulicę, aby zbierać pieniążki do puszek. Walentynkowy koncert online Serce dla Serca Alexa. Jest to wielki koncert charytatywny. Wiele ludzi dobrych woli się zaangażowało w ten koncert, wiele artystów, wiele sportowców. Promujemy zdrowie, zdrowy tryb życia, promujemy Śląskie Anioły, a przede wszystkim chcemy pomagać. Każdy czekał na to spotkanie. Bieg jest wirtualny, ale medale wydajemy na wynos. Akcja skierowana dla wszystkich osób, które chcą poczuć to ciepło świąt, chcą poczuć bliskość drugiej osoby. Chcieliśmy poznać u źródła potrzeby obcokrajowców, którzy tutaj w Katowicach mieszkają. Czwarty rok z rzędu sprzątamy 5 dzielnic w Katowicach. W sumie już wysprzątaliśmy 19 miejsc. Myślę, że problem śmieci polega na tym, że wyrzucamy wszystko tam, gdzie jesteśmy, mimo tego, że tych koszy na śmieci jest trochę. Mapa, kompas, punkty kontrolne, wbiegamy do parku, wbiegamy do lasu i szukamy tych naszych swego rodzaju pieczątek, które my przed zawodnikami ukrywamy. Akcja szeroko promowana przez miasto Katowice, przez stowarzyszenia, przez fundacje, przez ludzi dobrej woli. Takie wydarzenie, które ma łączyć, a nie dzielić, w związku z tym można biec, maszerować albo spacerować. Można biec z dzieckiem, iść z dzieckiem, z wózkiem. No właściwie tutaj nie ma żadnych ograniczeń. To jest turniej ogólnopolski, klasyfikacyjny do ogólnopolskiego rankingu Polskiego Związku Tenisowego. To jest super sprawa, że można wyjść i potańczyć w plenerze. Interakcja z innymi ludźmi, śmiech, zabawa, muzyka, no czego chcesz więcej? Poprzez swoją pracę społeczną, poprzez swoje zaangażowanie tworzą tą taką piękną atmosferę naszego miasta. Myślę, że jakby zapotrzebowanie na imprezy sportowe jest bardzo duże. No, ludzie też lubią sport, lubią rekreację. Dzisiaj mamy finał akcji Piękna na wiosnę, takie już podsumowanie naszej akcji, która trwała 3 miesiące, dedykowanej kobietom chorującym onkologicznie. Zwracamy też uwagę właśnie na problem depresji i możliwości rozwiązania swojej trudnej sytuacji przez spotkania ze specjalistami. Bardzo liczne rodziny rowerowe tutaj przyjechały dzisiaj do Katowic. Obawialiśmy się, czy to w ogóle w takich czasach wyjdzie, a ludzie jednak chyba jeszcze bardziej się spieli niż w normalnych czasach. Cieszę się, że wszyscy ci partnerzy, inicjatorzy poczuli wspólną misję zmierzającą do tego, aby upamiętnić postać Johna Beldona. To są działania takie, żeby poznać tych mieszkańców, spotkać się na takiej uroczystości, porozmawiać, spotkać się nawet ze starymi sąsiadami. Przede wszystkim zwiedzamy i oglądamy w czasie trwania zawodów Las Murckowski. Postanowiliśmy zrobić coś innego niż jakiś zwykły festyn i stwierdziliśmy, że zaprosimy kapele punkowe, kapele garażowe, młodzieżowe, no i tak od 10 lat to się dzieje. Ludzie tańczą, nawet ludzie nie salsowi, czyli nie tańczący jeszcze, włączają się do zabawy na rynku. Spodziewaliśmy się, że ludzie są złaknieni bycia w takich okolicznościach, no i rzeczywiście jest ich bardzo dużo.
Niebagatelne miejsce ma tutaj właśnie to otoczenie, bo jesteśmy wśród kasztanowców, współtworzą właściwie tą taką zieloną ścianę. Mamy dość długą tradycję współpracy z miastem Katowice, jeżeli chodzi o łąki i kwiatnek, się cieszymy, że ta współpraca się układa. Tego typu gesty niesienia pomocy, okazywania serca zawsze się dla nas bardzo liczą. Warto się zastanowić, co w takim specyficznym czasie jest dla nas najważniejsze, co nas łączy. Chcemy się spotkać z mieszkańcami, żeby zobaczyli, co robią na co dzień organizacje pozarządowe. My jesteśmy pewną wspólnotą, która ma wzajemnie sobie pomagać. Super, że coś takiego organizują, że pomagają psiakom. Wspieramy seniorów, aby byli aktywni, aby cieszyli się życiem i korzystali. Bieg ma przede wszystkim na celu mówienie o profilaktyce przeciwnowotworowej. Życzę niestrudzonego zapału i energii potrzebnej do realizacji kolejnych przedsięwzięć oraz pomyślności i powodzenia w realizacji działań zaplanowanych na ten rok. Razem tworzymy nasze miasto, miasto Katowice.